Damian Milewski na gali Pride of the Royal City. Widzimy się bardzo często, ale ostatnio nie przy okazji twoich pojedynków. Zauważyłem, że jak byłeś w kornerze, to zauważyłem ewidentny brak doświadczenia w krzyczeniu do swoich zawodników. Straciłeś głos. Straciłem głos i cieszę się, że moje wywiady są wciąż wartościowe, chociaż się nie biję i za każdym razem, kiedy mnie spotykasz, chcesz ze mną porozmawiać. No, to jest taki sport, że czasem się wygrywa, czasem przegrywa. Niektórzy mówią, że przegrana jest nawozem wygranej. No, Darek dzisiaj niestety przegrał, ja straciłem głos, ale uważam, że ta trzecia runda była decydująca. No niestety ją przegrał zdecydowanie, ale dwie pierwsze były bardzo wyrównane i tak jak mówiłem, no bił w tym parterze i te dźwignie nie robiły na nim wrażenia. Wtedy, kiedy rozbijał rywala swojego i wychodził z opresji, no z balaszki wyszedł, tam do nogi, tam nie wpiął się dobrze. No ale z tej dźwigni na rękę wyszedł. Ale Sebastian Kotwica chyba nieźle dał. Niestety nie widziałem, ale słyszałem tylko jak ring, hałas uderzanego człowieka o ring, więc myślę, że nim rzucał. Jest nasz Sebastianek, tak. No, to jest zapaśnik mistrz Polski, więc byłem pewny, że będzie nim rzucał, no i tak też się stało. Dzisiaj miałeś walczyć na tej gali, nie walczysz z Salimem, Salim ostatecznie też nie walczy. Powiedz, bo tak jakby tajemniczo padło w szatni, w waszej szatni, że przestań ściemnieć, wracaj na treningi. O co chodzi? Nie, no miał mi znajomy do zarzucenia, że porzuciłem ten sport i żebym wrócił, że bardzo... że daje widowiskowe walki, jest mi miło, że ktoś pamięta jeszcze te walki, ale no, to jest właśnie nie jest ścinanie. No, ja za wcześnie tobie się pochwaliłem, że wszystko jest okej. Okay. No, na ten czas było i znów zaczęło coś być nie tak, jak się przygotowywałem. I no, Salim to jest taki zawodnik, że muszę wejść tam na 100%. Nie chcę, by było to 80 i 90 i też nie chciałem toczyć walki sam ze sobą, jak przez ostatnie też 3 walki, bo ja z tą kontuzją... Ktoś się spytał ostatnio, czy jestem sfrustrowany. No nie, bo już przywykłem niestety do tej kontuzji, ale wiem też, że no nie można tak cały czas. No jestem po operacji, no czekam, no te kości są popękane i czekam, aż się wzmocnią. No to chyba dałem sobie czas, koniec roku już parę miesięcy i zobaczymy, co będzie później. No ja mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Straciłem głos, poczułem się prawie tak, jakbym się bił, więc chyba ten głód walki następuje. No zobaczymy, no sam jestem ciekaw tych reakcji swoich. A czy myślisz, że do tego pojedynku z Salimem potencjalnie jeszcze dojdzie na przykład w innym terminie i czy uważasz, że takie pojedynki jakby dwóch miejscowych bohaterów, one są tak potrzebne, żeby tak bardziej podgrzać atmosferę, jakby rozwinąć polskie MMA, lokalne tu MMA? No, bardziej skłaniałbym się ku lokalnemu, nawet to jest wydaje mi się nad wyraz powiedziane, bo nie uważam się, ja na przykład nie wiem jak Salim takiego zawodnika, żebym mógł budować polską scenę MMA, tym bardziej no, lokalną, w cudzysłowie polską, gdzie tam nam do tych zawodników, co się biją. No nie wiem, czy są potrzebne. Każdy był ciekawy tego pojedynku, bo właśnie jesteśmy z Krakowa. Też się znamy i ciekawy był wyniku. No, no ta ciekawość zostaje, bo nie zostało to zweryfikowane. A jesteś podekscytowany faktem, że Tomasz Drwal ostatecznie będzie walczył z Mamenem Khalidowem? Znaczy ja uważam, że to jest najlepszy czas dla Tomka, żeby ta decyzja padła. Myślę, że gdyby nie podjął tej decyzji, to byłby to odgrzewany kotlet i nigdy już nie byłby taki, nie byłoby takiego dobrego czasu, żeby ta walka nastąpiła. Jest nowa hala ogromna, jest Kraków, są oboje w piku, więc myślę, że to jest najlepszy czas i szkoda by było znów zamieszczać newsa, że się biją, potem odwoływać się od tego i kolejny raz już by ci się nie chciało. Sam wiesz, ile razy był ten news zamieszczany i sam miałeś obawy pewnie zamieszczając kolejny raz. Było tak. Dokładnie. No właśnie. Bo ja już byłem frustrowany, miałem tego dość tak naprawdę. Każdy miał tego dość. No, może zwykli zjadacze chleba nie, bo nie wiedzą, kto to jest Drwal, dla nich Drwal to rąbie w drzewo. No ale ci ortodoksyjni, którzy śledzą bacznie polską i nie tylko scenę, no to wiedzą, kto jest Tomek i domagali się tej walki. I no, oby nie było z dużej chmury małego deszczu. Oni są na takim poziomie, że bałbym się, że mogą się szachować po prostu. Wcześniej nie mieli nic do stracenia, teraz mają trochę więcej. Choć Mamed ma więcej do stracenia niż Tomek. No tak. Tak mówią w rankingach eksperci i tak dalej. W rankingach w ogóle. Tomek ma więcej do zyskania, bo tak jak wspomniałem, jego większa publika KSW nie kojarzy po prostu. Więc jeżeli Tomek przegra, to przegra kolejny zawodnik z Mamedem. Jeżeli Mamed przegra, to przegra z Drwalem. No i zobacz, ale nie odpowiem ci, jaki będzie wynik, bo nie... Nie, nawet nie chciałem pytać. Ale powiedz, dlaczego Tomasza nie ma dzisiaj? Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że chyba ta machina ruszyła i ciężko mu było.
Nie odpowiem ci na to pytanie, nie wiem. No, mam nadzieję, że my, choć Darek niestety przegrał, ale to była wyrównana walka, daliśmy jakiś tam support im dość mocny. Dość mocny słychać po głosie. Mam nadzieję, że mnie Darek słyszał. No, ja krzyczałem tak, żeby słyszał. Jeszcze w takim razie powrotu do zdrowia i co, miłej reszty imprezy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Hej.